Pies musi siedzieć i nie reagować po prostu. I normalnie pozwolić mi się przywitać jako kolega, przyjaciel, znajomy. Po kolei. Ale ja myślę, też spróbujemy. Być na plecy. I spróbujemy się przywitać. Ekson pozwolił mu się przywitać. No i powolutku zaczniemy. Ja poproszę, żeby ktoś przytrzymał mikrofon na chwilę. Jak Państwo widzieli, pierwsza sytuacja z Pro była taka, że podeszłem i chciałem po prostu zaatakować właściciela. Więc zareagował, zastrzegał. Druga sytuacja była taka z panem Norbertem, z komiką, że pan Norbert puścił psa na pościg, czyli za złodziejem, majorem, czy jak tam sobie to można nazwać, tak? Pies na jego odwołania, czyli na komendę puść, wróć noga, puścił mi rękaw i wrócił do właściciela. Dobra, teraz spróbujemy dalej coś pokazać.
Jak Państwo widzieli, tak jak co nadzieję rozmuściliśmy, że no niestety się nie da przekonać. To jest, jest charakterem, także tak mówię, do służby, do policji, do straży, gdziekolwiek, na pewno się nadam. Tu jest to pies naprawdę opanowany. Jak Państwo zobaczą, nawet jak idę, zrobię na jego zamach. Pan Janusz na pewno wieczorami się nie boi z nim spacerować, no, także bez niczego. Panie Janusz, a proszę powiedzieć, jest dzisiaj pojedzony? No właśnie, dziękujemy Wam, dziękujemy, że mogliśmy Wam troszkę pokazać naszymi ucami. Poproszę o brawa dla Panu. Jesteśmy tu zdrowymi któryś rok z kolei, tak bardzo dziękuję za zaproszenie. Też się do Wielkiej Orkiestry dołączamy, także bardzo dziękuję. To ma ochotę na zdjęcie z psem, ale to tylko raz, dwa, trzy. Te trzy pieski. Exxon niestety jest psem obronnym, typowo obronnym, także. Jeżeli ktoś dziecko by chciało zdjęcie, to zrobić tak, zapraszam, tylko bardzo proszę ostrożnie podchodzić do tych psów z dystansem i zapytać się właściciela, czy po prostu można sobie zrobić zdjęcie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, zapraszamy pieski, może tam na zewnątrz, tam też będzie trochę miejsca i na pewno one będą miały więcej miejsca. Ja może zapraszam z psami na zewnątrz. Panowie, wyjdźcie sobie na zewnątrz za chwilę i... Wyszmy spokojnie na zewnątrz.